Złożoność otaczającego nas świata jest niepodważalna, a my jako ludzie jesteśmy niezwykle uprzywilejowani, żeby poprzez zmysły i zdolność logicznego myślenia poznawać nawet najbardziej niedostępne obszary oferowanego przez naturę piękna. Tak bardzo przywykliśmy do panujących zasad, że często bez większych problemów potrafimy przewidzieć to, co wydarzy się w wyniku naszych działań. Krótko mówiąc, jesteśmy mistrzami intuicyjnego wykorzystywania praw fizyki klasycznej. Uderzając kulę bilardową, wiemy, że ta potoczy się trafiając w inną. Naciskając na pedał hamulca, wiemy, że samochód zatrzyma się w danym miejscu. Można powiedzieć, że w normalnych okolicznościach mamy pełną kontrolę nad tym, co robimy. A nawet jeśli coś pójdzie nie tak, możemy w łatwy sposób wyjaśnić, co było powodem takiego stanu rzeczy. Jednak cały ten intuicyjny świat, w którym żyjemy, jest podporządkowany czemuś, co jest kompletnie sprzeczne z naszym rozumieniem. Jest to fizyka kwantowa. Każda galaktyka. Układ planetarny. Wszystkie stworzenia. Czy wreszcie każdy pojedynczy atom są skutkiem działania mechaniki kwantowej? Żeby przyjrzeć się bliżej tym fundamentalnym zasadom, musimy zejść do mikroświata rzędu stałej Planka, zdominowanego przez elektrony, fotony, neutrony, protony i inne elementarne cegiełki materii, które, jak twierdzono do końca XIX wieku, miały podlegać takim samym prawom, jak wspomniana wcześniej kula bilardowa. Pierwszym człowiekiem, który dał impuls późniejszym rozważaniom, zakładającym, że w rzeczywistości może być inaczej, był niemiecki fizyk Max Planck. Próbując odtworzyć widmo na przykład Słońca, doszedł do wniosku, że nie da się tego zrobić za pomocą fizyki klasycznej, zapoczątkowując tym samym rewolucję ówczesnej nauki, która trwa aż do dziś. Odważna jak na tamte czasy hipoteza Plancka zakładała, że nagrzane ciało emituje energię w postaci niepodzielnych porcji, które nazwał kwantami. Było to bardzo trudne do zaakceptowania, ponieważ przeczyło dobrze ukorzenionej zasadzie, w myśl której energia fali zależy od natężenia światła. Jednak 5 lat później Albert Einstein, opierając się na teorii Plancka, udowodnił eksperymentalnie poprzez oświetlanie metalowej płytki światłem o różnych długościach fal, że to rzeczywiście składa się z kwantów, nazwanych później fotonami. Za to odkrycie Einstein został uhonorowany Nagrodą Nobla. Zgodnie z teorią Plancka i jej eksperymentalnym rozszerzeniem, które zawdzięczamy Einsteinowi, fale elektromagnetyczne składają się z fotonów niosących ze sobą energię. Im krótsza długość fali, tym większa jest energia fotonu. To właśnie dlatego wszystkie fale, które mają długości krótsze niż światło widzialne, są dla nas szkodliwe. Przykładowo, fotony promieniowania gamma mają wystarczająco dużo energii, żeby zniszczyć nasze DNA i zrobić w naszych ciałach niezły molekularny bałagan. Przed dokonaniami Plancka i Einsteina zdecydowana większość ludzi była przekonana o wyłącznie falowej naturze światła. Między innymi za sprawą pewnego eksperymentu, którego dokonał w XIX wieku Thomas Young. Młody fizyk, słynący ze swojej błyskotliwości, postanowił poddać światło pewnej próbie. Inspiracją dla Younga były obserwacje fal wodnych pochodzących z dwóch różnych źródeł. W takich przypadkach dwie zbliżające się do siebie fale w pewnych punktach mogą się wzmacniać, a w innych wygaszać. To typowe dla fal zjawisko nosi nazwę interferencji. Fizyk pomyślał, że znajomość tego fenomenu pozwoli mu sprawdzić, czym tak naprawdę jest światło. Do tego celu wykorzystał barierę z dwoma równoległymi szczelinami, przez które przepuścił światło świecy. Na ścianie po drugiej stronie bariery zaobserwował wzór interferencyjny, co było niezbitym dowodem falowej natury światła. Mamy zatem dwa eksperymenty, z których jeden przemawia za falową naturą światła, a drugi zakłada istnienie energetycznych cząstek w postaci fotonów. Ciekawość, niosąca nas dalej w głąb redukcjonizmu, zaczęła rodzić pytanie, czym w takim razie są pojedyncze cząstki mikroświata, takie jak na przykład fotony czy elektrony. Istotnym impulsem do tego typu rozważań było wprowadzenie nowego modelu atomu
przez fizyka duńskiego Nilsa Bohra. Klasyczny obraz planetarnego modelu atomu miał wiele wad. Główną z nich była jego niestabilność. Bardzo wiele rzeczy do siebie nie pasowało. Niels Bohr miał przeczucie, że zaproponowane przez Plancka kwanty energii muszą mieć jakiś związek z budową atomu. Nie mylił się. W stworzonym przez Bohra modelu elektrony mogły znajdować się tylko na określonych orbitach, ponadto mając zdolność do przeskakiwania pomiędzy nimi, emitując przez to kwanty energii. Mimo to, że nowa teoria budowy atomu była sprzeczna z zasadami fizyki klasycznej, to pasowała bardzo dobrze do opisu rzeczywistości, rozwiązując dotychczasowe problemy z niestabilnością. Falowa natura światła, kwanty energii, przeskakujące elektrony, wszystkie te odkrycia powoli zaczynały sprowadzać się do konkluzji, że mamy do czynienia z czymś zupełnie nowym, gdzie poczciwa fizyka newtonowska zdaje się ustępować miejsca nowatorskim zasadom. Żeby lepiej odsłonić kwantowe karty, którymi pogrywa z nami natura, wróćmy do eksperymentu Younga z podwójną szczeliną, tym razem jednak nieco go modyfikując. Wyobraź sobie sytuację, w której rzucamy pojedynczymi kulami w kierunku ściany z dwoma otworami. Bezpośrednio za ścianą mamy materiał, na którym zaznaczamy na czerwono miejsca, w które uderzały kule. Im więcej uderzeń w danym miejscu, tym ciemniejszy mamy odcień. Po chwili widzimy, że zdecydowana większość kul trafiała w obszary znajdujące się bezpośrednio za otworami. Sytuacja bardzo intuicyjna, nie wymagająca głębszych rozważań. Żeby odpowiedzieć na pytanie, czym są cząstki elementarne, spróbujmy wypuszczać pojedyncze fotony, podobnie jak w przypadku z kulami. Otrzymany wynik jest bardzo zaskakujący. Pojedyncze fotony po określonym czasie tworzą na obrazie detektora wzór interferencyjny, taki sam jak ten, który obserwowaliśmy w przypadku fal. Jak to możliwe? Przecież używaliśmy tylko pojedynczych fotonów. Spodziewaliśmy się, że jeden foton przeleci przez którąś ze szczelin, tak jak robiły to kule. Zatem z czym interferował pojedynczy foton? Czy to oznacza, że w jakiś sposób rozdwajał się, przechodząc przez dwie szczeliny, żeby później móc interferować ze samym sobą? Postanowiono to sprawdzić, wykorzystując detektory, których zadaniem była obserwacja tego, przez które szczeliny przechodzi foton. Wynik tego eksperymentu przekroczył najśmielsze oczekiwania. Pojedyncze fotony, podczas gdy były poddawane pomiarowi, zachowywały się zupełnie tak jak kule, nie tworząc obrazu interferencyjnego. Otrzymywano wtedy taki sam wzór, jak w przypadku rzucania klasycznymi kulami. Cząstki elementarne zachowują się jak fale, kiedy nie są poddawane obserwacji. Natomiast podczas gdy wkraczamy z aparaturą pomiarową, te zaczynają zachowywać się jak cząstki. Jest to fundamentalna zasada dualizmu korpuskularno-falowego. Zatem nie możemy jednoznacznie określić, czym tak naprawdę jest cząstka elementarna. Na straży pełnego poznania zachowań obiektów mikroświata stoi zasada nieoznaczoności, sformułowana w 1927 roku przez niemieckiego fizyka Wernera Heisenberga. W sytuacji, kiedy próbujemy zaobserwować jakiś obiekt kwantowy, musimy skierować w jego stronę światło. Tym samym doprowadzamy do niekontrolowanej zmiany pędu cząstki, którą próbujemy zobaczyć. Co oznacza, że nie jesteśmy w stanie powiedzieć, w jaki sposób pojedyncza cząstka trafiła tam, gdzie aktualnie ją widzimy. Każda próba uzyskania informacji w drodze pomiaru, niczym za dotknięciem czarodziejskiej różdżki, doprowadza do czegoś w rodzaju materializacji, np. położenia cząstki. Kiedy mamy informację o pędzie, nie możemy powiedzieć nic o położeniu. I odwrotnie, naciskając na dokładniejsze poznanie położenia cząstki, doprowadzamy do rozmywania informacji o jej pędzie. Zgodnie z zasadą nieoznaczoności Heisenberga, sama natura rzeczywistości nie daje nam możliwości określenia na przykład pędu i położenia na tyle dokładnie, żebyśmy mogli dostrzec obie wielkości równocześnie.
Gra w snookera w mikroświecie byłaby zupełnie nowym doświadczeniem, ponieważ nie moglibyśmy przewidzieć, gdzie po uderzeniu pojawi się dana kula. Albertowi Einsteinowi bardzo nie podobała się koncepcja, według której nie jesteśmy w stanie powiązać przyczyny ze skutkiem. Chociaż po dokonaniu pomiaru wiemy, gdzie znajduje się dana cząstka, to nie mamy pojęcia, w jaki sposób doszło do tego, że pojawiła się w tym miejscu, a nie innym. Dla twórcy teorii względności było to nie do przyjęcia, w związku z czym twierdził, że mechanika kwantowa jest teorią niekompletną. W 1926 roku austriacki fizyk Erwin Schrödinger wyprowadził równanie opisujące obiekty kwantowe. Okazało się, że pasuje ono doskonale do opisu przeskakujących elektronów w nowym modelu atomu Bora. Odkrycie Schrödingera zyskało wielu zwolenników i stało się podstawowym narzędziem wykorzystywanym w mechanice kwantowej. Chociaż równanie falowe Schrödingera świetnie się sprawdza, nikt nie wiedział, co tak naprawdę jest tą falą, którą ona opisuje. Problem ten rozwiązał urodzony we Wrocławiu matematyk i fizyk Max Born. Niedługo po odkryciu przez Schrödingera funkcji falowej, Max Born sformułował obowiązującą do dziś zasadę, według której owa tajemnicza fala wyraża nic innego, jak gęstość prawdopodobieństwa znalezienia cząstki. Nie mamy możliwości przewidzenia ze stuprocentową pewnością, gdzie znajdzie się dany elektron czy foton. Przed dokonaniem pomiaru obiekty kwantowe znajdują się w tzw. superpozycji stanów, co oznacza, że teoretycznie po dokonaniu aktu obserwacji cząstka może znaleźć się w każdym miejscu wszechświata, rządzona jedynie prawdopodobieństwem. Fala, którą widzimy na tej animacji, reprezentuje pojedynczy foton, pojedynczy obiekt kwantowy i jest niczym innym jak abstrakcyjną falą prawdopodobieństw możliwych stanów. W momencie pomiaru owa fala kurczy się do jednego miejsca w przestrzeni, mówimy wtedy o tak zwanym kolapsie funkcji falowej. Dokonując pomiaru, doprowadzamy do uklasycznienia obiektu kwantowego. Nie wiemy, czy falę prawdopodobieństw reprezentującą stan cząstki elementarnej przed pomiarem możemy utożsamiać z czymś materialnym. Jest wiele teorii próbujących nadać temu zjawisku jakiś sens. Jednak tego typu rozważania nie leżą już w domenie czystej fizyki jako nauki empirycznej, wkraczając raczej na obszary szeroko pojętej metafizyki. Problem pomiaru i granicy pomiędzy fizyką kwantową a klasyczną są jednymi z największych niewiadomych współczesnej nauki. W maju 1935 roku w czasopiśmie Physical Review ukazuje się artykuł Einsteina, Podolskiego i Rosena zatytułowany „Czy opis rzeczywistości fizycznej przez mechanikę kwantową można uważać za pełny?”. Einstein wraz ze swoimi podopiecznymi zaproponowali koncepcję, według której cząstki elementarne miały posiadać pewne ukryte parametry, które nimi kierowały. Kiedy spoglądamy na skrzyżowanie pełne ludzi, nie jesteśmy w stanie powiedzieć, w którą stronę i dlaczego akurat tam pójdzie pojedynczy człowiek. Jednak gdybyśmy na przykład przez tydzień obserwowali dane skrzyżowanie, moglibyśmy powiedzieć, że 20% ludzi idzie w prawo, 40% w lewo, a cała reszta prosto. Einstein, Podolski i Rosen pomyśleli, że podobna sytuacja może zachodzić w relacji nas, obserwatorów, z obiektami mikroświata posiadającymi wewnętrzne parametry, do których my nie mamy dostępu. Zupełnie tak jak obserwator skrzyżowania nie ma dostępu do mózgu pojedynczego człowieka, którego obserwuje. Taka interpretacja wydawała się całkiem sensowna do czasu, kiedy John Bell stwierdził, że istnieje możliwość sprawdzenia, czy ukryte parametry cząstek elementarnych rzeczywiście istnieją. Są to tak zwane nierówności Bella. Przez bardzo długi okres czasu nie było jednak możliwości technologicznych, żeby wykonać eksperyment sprawdzający, czy ukryte parametry rzeczywiście istnieją. W końcu dzięki Alanowi Aspektowi w 1982 roku udało się poddać nierówności Bella najbardziej rygorystycznej próbie, jaka jest możliwa w obecnym czasie. Okazało się, że ukryte parametry nie istnieją, w związku z czym obiekty mikroświata nie wiedzą, co mają zrobić. Dopiero wtedy, kiedy my dokonujemy pomiaru, cząstka elementarna nagle jest zmuszana do opuszczenia superpozycyjnego stanu i podjęcia konkretnej decyzji. Co decyduje o tym, że odczytujemy pozycję np. fotonu w danym miejscu, tego nie wie nikt. Jedyne, co jest pewne, to że akt obserwacji indukuje cały ten proces. Niezwykłe zasady kwantowego świata
Pozwalają na rzeczy, które w skali makroskopowej mogą wydarzyć się jedynie w książkach science fiction. Chociaż takie pojęcia jak teleportacja czy przechodzenie przez ściany brzmią niezbyt realnie, to są dopuszczalne przez fizykę kwantową. W mikroświecie możemy mieć do czynienia z tak zwanym stanem splątanym, co oznacza, że dokonując pomiaru na jednej z cząstek, możemy mieć pewność, że druga wykaże wartość przeciwną. Przykładowo, kiedy zmierzymy spin jednego ze splątanych elektronów i otrzymamy kierunek wektora w dół, możemy być pewni, że kierunek wektora drugiego elektronu, nawet jeśli ten znajduje się na drugim końcu galaktyki, wskaże wartość w górę. W 1997 roku Anton Zeilinger, wykorzystując zjawisko splątania, po raz pierwszy dokonał udanej kwantowej teleportacji pomiędzy fotonami. 15 lat później ten sam człowiek z zespołem naukowców z Uniwersytetu Waterloo przeprowadził teleportację stanów kwantowych pomiędzy fotonami na rekordową odległość 143 km. Ponadto na poziomie subatomowym przechodzenie przez ściany nie jest niczym dziwnym. Jeśli tak zwana bariera potencjału jest wystarczająco cienka, obiekt kwantowy może nagle znaleźć się po drugiej stronie, łamiąc zasadę zachowania energii. Chociaż z punktu widzenia klasycznej intuicji tego typu zjawisko może wydawać się magiczne, to warto wiedzieć, że jest ono w dużym stopniu odpowiedzialne za fuzję jądrową, która jest źródłem energii Słońca. Nasze życie jest uzależnione od magii fizyki kwantowej. Świat mechaniki kwantowej jest bardzo dziwny i tajemniczy w swojej nieokreśloności. Skrywa wiele zagadek, które są ogromnym wyzwaniem dla współczesnej nauki. Einstein, choć bardzo mocno zaangażowany w rozwój mechaniki kwantowej, nie krył swojej niechęci i dystansu, szczególnie w stosunku do tak powszechnego w mikroświecie indeterminizmu. W jednym z listów do Bohra napisał, że Bóg nie gra w kości. Zjawisko splątania nazywał upiornym oddziaływaniem na odległość. Nie mógł pogodzić się z tym, że chociaż świetnie potrafimy opisywać skutek, nie umiemy powiedzieć, jaka była przyczyna. Prowadził wieczny spór z Nielsem Bohrem, który był z kolei zwolennikiem tzw. interpretacji kopenhaskiej mechaniki kwantowej, w myśl której nie należy pytać o przyczynę, tylko zaakceptować taką probabilistyczną naturę rzeczywistości. W lipcu 1999 roku na konferencji poświęconej fizyce kwantowej w Cambridge przeprowadzono wśród fizyków głosowanie dotyczące interpretacji mechaniki kwantowej. Zdecydowana większość przychyliła się do nowoczesnej interpretacji wieloświatów Everetta. Hipoteza wieloświatów zakłada, że każdy możliwy wynik eksperymentu mechaniki kwantowej można traktować jako prawdziwe zdarzenie w jednym z realnych wszechświatów. Przypuśćmy, że w momencie otwarcia pudełka z kotem Schrödingera dowiadujemy się, że w naszym wszechświecie kot jest martwy, co oznacza, że w innym wszechświecie ten sam kot jest wciąż żywy. Według hipotezy Everetta podobnie jest w przypadku pomiaru na cząstkach elementarnych. Dokonując pomiaru dowiadujemy się, że w naszym wszechświecie foton wylądował 10 cm od krawędzi detektora. To znaczy, że w innym wszechświecie wylądował 9 cm od krawędzi, w jeszcze innym 8 cm, w następnym 7 cm, aż do wypełnienia wszystkich dostępnych możliwości. Jeśli masz jakieś kompleksy związane ze swoim wyglądem, na przykład krzywy nos, według tej hipotezy możesz być pewien, że w którymś wszechświecie istnieje kopia ciebie z idealnie prostym nosem. Albert Einstein niedługo przed śmiercią przyznał, że poświęcił 100 razy więcej czasu problemom mechaniki kwantowej niż ogólnej teorii względności. Jako zwolennik determinizmu do końca swoich dni pracował nad teorią pola, która jak wierzył miała doprowadzić do unifikacji fizyki kwantowej z klasyczną, odpowiadając na pytanie o naturę rzeczywistości. Ostatnie słowa wypowiedział do pielęgniarki, która nie znała języka niemieckiego. Jakiekolwiek próby interpretacji fizyki kwantowej doprowadzają do powstawania coraz to nowych implikacji logicznych. Teoria strun jest pewną nadzieją na kompletny opis otaczającego nas świata, jednak jeszcze daleko jej do elegancji. Czy kiedykolwiek będziemy w stanie odpowiedzieć na odwieczne pytanie, czym jest otaczająca nas rzeczywistość? Czy świat rzeczywisty istnieje niezależnie od jakiegokolwiek aktu percepcji, skoro cała materia jest zbudowana z atomów, które podlegają prawom mechaniki kwantowej,
Skąd bierze się ta uprzywilejowana pozycja obserwatora lub aparatury pomiarowej? Czy świat kwantowy podlega zasadom zupełnie innej logiki? Czym jest fala prawdopodobieństw opisywana równaniem Schrödingera? Dlaczego stała Plancka jest taka, a nie inna? Czy poza samym prawdopodobieństwem jest coś, co decyduje o wyniku, jaki otrzymujemy po dokonaniu pomiaru? Pozostaje nam mieć tylko nadzieję, że kiedyś poznamy odpowiedzi na wszystkie te pytania.